Cześć! Święta, święta i po świętach, jak to się mówi. I taka jest prawda, minęły w ciągu dosłownie chwili. Ja wstawiam wam te vlogi, które nagrywam teraz po Londynie i Paryżu, dlatego że Londyn i Paryż to jest trochę pomieszane, były jeszcze przed Wigilią. My wtedy zrobiliśmy sobie małą przerwę we vlogmasie, jeśli oglądaliście, to wiecie. Jak nie, to serdecznie was zachęcam do nadrobienia wszystkiego, bo wszystkie filmy są bardzo fajne i dużo się na nich dzieje. Także najpierw musiałam wstawić vlogmasy do końca, potem lecimy z Londynem i Paryżem, no bo to jest dalej świąteczne, nie będziemy tego wstawiać w lutym. A teraz mamy pierwszy dzień już po świętach, 27 grudnia, jak ja to nagrywam. I stwierdziłam, że wyciągnę sobie kamerę, bo czemu nie? Dzisiaj mamy taki bardzo domowy dzień, zostaliśmy sami w domu, ja, Przemek i Kuba. Przemek, rodzice są już w pracy. Dalej jesteśmy trochę przeziębieni, także pewnie siedzimy w domu. Ja sobie może podskoczę w jedno albo dwa miejsca. No i stwierdziłam, że sobie nagram vloga, bo czemu nie? Ja bardzo później lubię, jak wiecie, wracamy do Holandii, już zaczynamy taki nasz tryb, praca, nasze życie tam. I mogę sobie wrócić do zmontowania vloga z Zamościa, bo bardzo tęsknię. I to mi daje takie uczucie, jakbym trochę tu jednak jeszcze było. Dostałam w prezentach świątecznych między innymi taki zestaw. Tam jest balsam do ciała, peeling, płyn do mycia i taki krem do rąk. I patrzcie, jestem w szoku i zakochana w tym, bo to ma 180 ml. Ja zawsze kremy do rąk, jak kupowałam, to były mniejsze, dużo mniejsze, tak chyba ze 3 razy co najmniej. Także bardzo się cieszę, bo taki duży krem do rąk to jest coś, czego mi na pewno w życiu brakowało. I teraz chodzę i ciągle kremuję ręce, nie mogę przestać. I ma piękny oliwkowy zapach. Oliwki to myślę, to jest taki zapach dla każdego, taki uniwersalny. Nawet jak ktoś ma właśnie migreny, czy coś w tym stylu, że mu przeszkadzają te zapachy, to taki zapach na pewno mu nie przeszkodzi, a jest piękny. A w ogóle tak nagrywam ten krem i popatrzyłam na swoje paznokcie i patrzcie, jak one się pięknie dalej trzymają. Tylko trochę mają już swój odrost. Tutaj pani chyba za bardzo mi nie odciągnęła skórek i nie dociągnęła żelem do końca. Ale najważniejsze, że się trzymają, bo ja chciałam je chociaż na 1,5 tygodnia, a to już mijają 2. I nie zapowiada się, żeby miały stąd zniknąć i bardzo dobrze. Niech zostają do nowego roku, a nawet dłużej. Przemek sobie tutaj ogląda jakiś serial. Ja nie wiem, jak to się stało, ale on jedyny wstał wcześniej. O której wstałeś? Nie, gdzieś koło 10. No, a ja wstałam o 12:20, Kuba nawet wstał przede mną, co ostatnio jest rzadkie. Także super, ja zaczynam swój dzień o 13, bo właśnie ta godzina wybiła. Mamy tutaj jakiegoś małego kradzieja. Skąd ty wziąłeś ten winogron? No skąd? Oprócz niego, na zdrówko. Nawet się nie przejmuję, że ukradła. A tutaj mamy Armagedon puzzlowy. Kuba dostał od nas puzzle na święta, między innymi Mona Lisa, jego ulubiona. No ale coś ciężko to ułożyć, tak mi się wydaje, patrząc po tych kolorach. Wszystko jest identyczne. Zajęta winogroną. Dostałam też takie herbatki. A że nie wiem, co ze sobą zrobić, bo dopiero się obudziłam. To jest kalendarz adwentowy, ale wiadomo, że jest po świętach. Także mam 12 smaków podwójnie i jeden pojedynczy. Także zaraz sobie coś fajnego wybierzemy. Co, już skończyłaś szczekać? Tak? Dumna z siebie jesteś? O, już ci łapki nawet nie można podać, dobrze, obrażona. No i mamy tutaj wszystkie pojedyncze smaki. A skoro dla mnie dalej jest Happy Holiday, to będzie to. Teraz zrobimy coś, co zawsze chciałam zrobić. Pusia! Masz. Proszę. No masz. Znasz to już? No jak możesz? Halo, cytrynka. Jakbyście się zastanawiali, jak nasze zdrówko
To jest lepiej, aczkolwiek to jest nasz zapas chusteczek tak średnio na 2 dni. Mam wrażenie, że rzadko się trafia na białą herbatę. Częściej jest czerwona wszędzie, ale lubię taką. Bardziej wolę czerwoną, wiadomo. Możecie pisać w komentarzu, jaką wy lubicie. Czy zielona, biała, czerwona, czarna. Nie wiem, jakie jeszcze są. Ja preferuję czerwoną, owocową, ale taką też wypiję. A Przemek oczywiście w połowie stwierdził, że on też chce herbatę, a jak zobaczył, że jest biała, to już nie chce. Także dwie herbaty mam ja. Przydałoby się coś w końcu zjeść. No i co? Tort, ciachos, romakowiec, ryba po grecku, sałatka, ciacha, mięcho. Wszystko ze świąt. O, gołąbki jeszcze są, proszę bardzo. Także ja jestem team gołąbki dzisiaj. Chciałam powiedzieć, że będzie to śniadanie, ale chyba już możemy to zaliczyć jako obiad, bo jest 15. Całe święta były jedzone te z kaszą, to teraz weźmiemy jednak te z ryżem i z mięsem. A do jedzenia oczywiście trzeba coś sobie obejrzeć, także detektywi, i jestem bardzo zawiedziona, bo widzę, że mamy tutaj tylko jeden odcinek. Także fantastycznie. W kolejnym tygodniu nie ma żadnego, czyli w obecnym, bo na playerze jest do przodu o tydzień. Stwierdziłam, że skoro i tak nie mam co robić, bo dalej jestem chorowitkiem, to się może pomaluję. Zawsze sobie jakoś zajmę ten czas, a szczerze, wszystko co muszę robić, to nie chcę mi się tego robić. Także zrobię sobie makijaż i zobaczymy co dalej. Jeszcze stawiam na odpoczynek. Dawno nie mogłam odpocząć, także jak już mogę, to chcę z tego w pełni skorzystać. I mam taką zagwozdkę, bo mamy jutro jechać w jedno miejsce i zastanawiam się, czy ja chcę tam jechać, czy zrezygnować z tego. Bo też nie czuję się jeszcze najlepiej. No i nie wiem, czy jest sens. Nie lubię takich decyzji. Zawsze próbuję sobie pomyśleć, co będzie, jak się na coś zdecyduję, co będzie, jak się na coś nie zdecyduję. I nigdy nie wiem, co wybrać. Macie tak? No każdy tak ma. No i proszę. No i od razu inny człowiek, inne samopoczucie. Idealnie. Pamiętacie ten zeszyt, który dostałam całkiem niedawno od Przemka w kalendarzu adwentowym? On jest super. Ale mam tutaj jeszcze jeden produkt, który uważam, że razem z tym będzie się super kompletował. I mamy tutaj codziennik. Ja już widziałam kilka takich produktów u różnych osób. Ale zdecydowałam się na ten, bo podobał mi się on najbardziej. I to jest taki zeszyt, który jest taką jakby formą kalendarza, wymieszaną z pamiętnikiem. I codziennie przez cały rok, a dokładnie przez 5 lat, bo tutaj mamy dopisać sobie tylko końcówkę roku, mogę sobie odpowiadać na dane pytania. I na przykład 12 stycznia mam, jakie zdanie wyprowadza cię z równowagi. I codziennie będę sobie odpowiadać na różne pytania, a co roku na to samo. Później mamy w marcu, jak się dzisiaj czujesz, 14 marca. Później mamy na przykład 4 maja, co sprawia, że czujesz się bezpiecznie. 6 sierpnia, co jest najlepsze w byciu dorosłym. 30 wrzesień, jaki jest następny duży krok, który musisz zrobić. To jest super, naprawdę uważam, że takiego czegoś mi brakowało. Bardzo fajna rzecz. Nie spodziewałam się w ogóle, że takie rzeczy istnieją. Właśnie dopiero jak kupiłam ten, to zobaczyłam, że kilka osób takie coś wyprodukowało. To jest bardzo fajna rzecz i uważam, że te dwa produkty będą się fajnie zgrywać. Mam już na nie plan. Nadrabiamy sobie zaległe vlogmasy. W końcu jest trochę więcej czasu po świętach. Przemek jest ze mną, a z nami jest... Pusia! Ty jesteś Pusia dzisiaj gwiazdą tego vloga, wiesz? Odpowiesz coś? Skomentujesz to jakoś? Pusia nie jest rozmowna w ogóle. No ale jak wymawiasz jej imię, to aż jej oczy do góry idą. No to wiadomo. Jak się czujesz? Kasia mnie męczy cały czas. Mnie męczył wczoraj wieczorem i to strasznie. Zresztą słyszałeś? No, mnie też nie wiem, dlaczego tak jest. A ty pierwszy raz tak masz, nie? No, nie lubię Kaszy. Od dłuższego czasu chodził za nami taki rożek. Tutaj mamy pieczarki w takiej jakby panierce. I kurczaka. Jakaś sałatka jest na dole, sos i taka buła jak od kebaba. Bardzo dawno już mieliśmy na niego ochotę. Poprzednim razem, jak byliśmy w Polsce, zapomnieliśmy o tym. On jest bardzo dobry. I jestem w szoku, bo pamiętam, że ostatni raz jedliśmy go chyba 3 lata temu i wtedy kosztował 9 zł bez sałatki i 10 z sałatką.
a teraz 17,50. Inflacja. Miało być ambitnie. Miał być jakiś taki wesoły vlog. A co robimy? Oglądamy Instagrama. I TikToka, i YouTube'a. Dalej. Także ja aż się boję montowania tego. Puśka dalej w ogóle jest w swoim świecie. Puzzle dalej leżą. Chyba trzeba je zaraz będzie posprzątać, bo wątpię, że Kuba będzie je układał przez najbliższy rok. No, chyba tak. Także jakie plany na wieczór? Takie same jak do tej pory? A może zrobimy sobie postanowienie noworoczne na kartce i się będziemy ich trzymać w końcu w kolejnym roku? No, przez pierwszy tydzień? Nie, ja zamierzam... Ej, w tym roku mi bardzo ładnie poszło, uważam, ze wszystkim, co planowałam, także wierzę w to, że w kolejnym roku też się uda. Mam nadzieję, będę trzymał kciuki. Ale ty też musisz. Masz jakieś pomysły? Nie, no ja polecę klasykiem, no, ale chciałam na siłownię wrócić. Powodzenia, właśnie zapłaciliśmy za poprzednie 2 miesiące. No. Jeszcze nam doliczyli karę 10 euro za spóźnioną zapłatę. Tak. Super, także co? Za tydzień znowu trzeba zapłacić, za 2 tygodnie trzeba zapłacić. No. Od stycznia? No oczywiście, od początku. Mm-hmm. Wrócimy do Holandii. Oczywiście, no. Forma życia. Mhm. Na razie jedyna forma, jaką mamy, to forma sernika. W ogóle patrzcie, jak zatrzymujemy laptop. Telewizor. Przyzwyczajenie, nie mamy w Holandii telewizora, to ciągle mówię laptop. To pojawiają się obrazki, zdjęcia dokładnie, i na dole właśnie pod godziną są imiona i nazwiska. I się okazuje, że to są autorzy tych zdjęć. Będzie szczepane zaraz. Weź krzyk! Czujcie to? Przemek mi gdzieś połaskoczy. Ja... Cicho, siad, chodź. Grzeczna musisz być, nie możesz się tak zachowywać. Ty jesteś dorosłym pieskiem. Masz 9 lat, to zachowujesz, jakbyś miała 9 miesięcy. No. Puść jest tylko kochana, jak Przemek gdzieś zaatakuje, nawet dla żartu. Nawet, czyli zdarza się nie. To Pusia od razu mnie broni, ale niestety w drugą stronę też to działa. Kochana jesteś, tak? Grzeczny piesek? No, ale już nie szczekaj, bo nam cię zabiorą. Jutro miał być kontencik trochę wyjazdowy, ale jednak nigdzie nie jedziemy, bo jeszcze jesteśmy przeziębieni, nie chcemy się bardziej, wiecie, narazić. Także wolimy wyzdrowieć i w końcu móc się z kimś spotykać, bo jak na razie, no to w sumie fajnie, bo siedzimy ciągle z Kubą i Przemka rodzicami, także spędzamy razem dużo czasu, ale ja mojej mamy i siostry nie widziałam od Wigilii, także dzisiaj jest 3 dzień, jak ich nie widzę i chciałabym je w końcu zobaczyć. Plus też się chcemy z przyjaciółmi spotkać. Także jutro może już sobie wyjdziemy z domu na jakiś spacerek, chociaż może coś fajnego porobimy. Spróbujemy u nas w Zamościu, żeby coś fajnego pokazać też. No bo tak jak mówię, te vlogi z Zamościa są najlepsze. Takie jedno z naszych ulubionych, nie? No. Potem tak się do tego fajnie wraca. A jutro dzień zaczynamy naprawdę wcześniej, bo już na 9 mam lekarza. Także przy naszym trybie życia ostatnio to jest bardzo wcześnie. Patrząc na to, że halo, ja dzisiaj wstałam 12:20, rozumiecie to? A jutro o to już będę od ponad 3 godzin na nogach. Ale to dobrze. Im wcześniej zaczniemy dzień, tym dłuższy on będzie. I może się położymy spać jakoś tak w miarę wcześniej? Nie, nie wierzę w to. I weźcie im powiedzcie, czego przez chwilę czesałam włosy? Miałam takiego rozwalonego koczka, teraz mam wrażenie, że miałam mniej rozwalonego niż po uczesaniu. Czy wy też tak macie? To są baby hairy, ale już wolę, żeby mi te włosy rosły wolniej. Ale wyglądały normalnie. No ja się czuję, jakbyśmy byli rodzicami. Co chcesz, Puśka? Co ci znowu pokaż. Wpadło? No pokaż, co chcesz. No piłka jej pewnie wpadła, no. Tak. No i jak ty to tam wyrzucasz? Ona potrzebuje miłości. Patrzcie, jakie Przemek ma fajne skarpetki. Sam z Tofami. To te z kalendarza adwentowego. Też ci tak brakuje psa w Holandii? Trochę. No i patrzcie! Tam jest piłka! Ona myśli, że to jest zabawne. Gdzie teraz wrzuci? O nie, pod łóżko! Nie wierzę! Puśka ma swój świat.
Ty jesteś Buźka wredna. No, no co teraz? Dasz sobie spokój? Czy pod łóżko znowu? To the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. Patrzcie, jaki piękny zachód słońca. Przemysław, to dla mnie przygotowałeś, prawda? Oczywiście. A ty romantyku, ty. Wynająłem pana Michała Pecka, żeby zrobił takie zdjęcie ładne. Na co nas wzięło? Na czekoladę. Kupiliśmy taką fajną w Londynie, także jedziemy po mleko, gdzie? Do Biedronki. Nasz ulubiony sklep. No i kto by się spodziewał, nie? Zamarzł samochód. Ja nie wiem, gdzie skrobać. Trzeba skrobać. Zaraz nam Biedronkę zamknął i będzie po naszych planach. My naprawdę się starzejemy, bo Kuba chce jakiegoś buldaka. My nawet nie wiemy, co to jest. Jestem bardzo zadowolona. Moje ulubione mleko nie podrożało. Kosztuje 3,69. Tymczasem w Holandii ile? Chyba euro 89 kosztuje mleko. Tak? Także w Polsce przyszliśmy po mleko przerażeni, oczy normalnie nam drżały i jest dobrze. Ale w Polsce są większe liczby. Myślisz? No trójka jest większa od jedynki na przykład, nie? Jak jest 3,60, no to wydaje się więcej niż 1,80, tak? To, że tam się później przelicza walutę, no to też co innego, nie? Nad nas strzękiem. Dziękuję, kurtyno. A teraz zabieram żonę na wycieczkę poza mością. Moja ulubiona! Wróciliśmy do domu i sobie tak chyba od prawie 2 godzin leżę, porobiłam sobie tam kilka takich prywatnych rzeczy i zastanawiam się, a dokładnie walczę ze sobą, czy i zmyć makijaż i umyć włosy, ale stwierdziłam całkiem w sumie przed chwilą, że nie będę ich dzisiaj myła, bo myłam je wczoraj w dzień, także po co? Jutro sobie zraję warkoczyka i umyję je jutro po południu albo wieczorem, jak już będę wiedziała, że nie wychodzę z domu. I tak chyba będzie najlepiej. No a makijaż muszę zmyć, także ogarnę się, pójdę się umyć i będę mogła już z Przemkiem iść do Kuby, zrobimy sobie popcorn, gorącą czekoladę i może coś obejrzymy albo na YouTubie, albo jakiś film, albo po prostu posiedzimy i pogadamy. To są takie nasze rytuały, jak przyjeżdżamy. Czasami się Kuba na nas denerwuje, bo mu wbijamy do pokoju i z nim siedzimy. A wtedy gra, no jest zmuszony z nami siedzieć. Wiecie jak to jest, kiedyś rodzeństwo chciało przebywać z nami, teraz my z rodzeństwem. Role się odwracają. Popcorn mamy taki i ja o wiele bardziej wolę maślany od słonego, solonego chyba. Bo pamiętajcie, że maślany zawsze można posolić, a do solonego co dacie masło? Znaczy znam osoby, które tak robiły, ale no nie wyglądało to za dobrze później. Także mamy taki, on jest chyba z Biedronki. I taka paczka kosztuje chyba za 4 zł. I jest pyszny. Czy on nie miał kiedyś w środku 5 opakowań? Czemu teraz ma 3? 3? Może miał 3. Mi się wydaje, że miał 5. A czekoladę mamy taką z Galaxy. Te czekolady są pyszne. Szkoda, że chyba w Polsce ich nie ma. Ewentualnie w Dealsie może. I taka edycja świąteczna, także wzięliśmy na spróbowanie, zobaczymy, czy to będzie dobre, tak samo jak te czekolady. Wygląda jak kakao, taki proszek, ale pachnie jak te czekolady. No powąchaj. Fajnie. To może być naprawdę dobre. A wiecie co? A popcorn? Śmierć jak skarpet. Ale jest dobry, wiemy to. Testujemy, jak oceniacie? Słona jest. Dobra, serio słona? Mhm. Może taki słony karmel niechcący. Ale patrzcie, czekolada świątecznie, piękny świąteczny kubeczek. Jest idealnie tutaj popcorn. Próba testu na żywo. Nie jest słona. Smakuje jak czekolada Galaxy. Dobra, mi smakuje. Jest już mega późno, także my kładziemy się spać. Żegnam się z wami i widzimy się w kolejnym vlogu. Pa! I'm so beautiful.